STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Trenerze, zgrupowanie już za nami, może warto teraz tak troszeczkę podsumować to, co się tutaj działo przez te kilkanaście dni. Zacznijmy może od tego, co w jakiś tam sposób cały czas doskwierało i delikatnie komplikowało te plany, mianowicie te mniejsze i większe urazy, bo już pierwszego dnia treningowego trzeba było odesłać do domu Michała Ozgę, no i później to się gdzieś tam też ciągnęło przy innych zawodnikach. No poza Michałem to nie były tak poważne kontuzje, po 2-3 dni były takie pauzy. Martina Pospisila czy Marko Poletanowicza to nie były poważne kontuzje, natomiast akurat nie mogli zagrać w sparingu, tak, także to nie jest coś, co im uciekło, co nie przepracowali, na przykład gdyby, nie można o nich powiedzieć, że oni nie przepracowali tego okresu, praktycznie zrobili to w 100%, więc na pewno troszeczkę z Arvidasem. Inna sytuacja, bo jemu część ta początkowo uciekła i tu na pewno pod tym względem mogłoby to lepiej wyglądać, jeśli chodzi o niego, pod tym względem początkowych tych obciążeń, tak? Później w miarę nadrabiał, aczkolwiek na pewno on tak jakby od połowy obozu na 100% dopiero trenował, więc nie zrobił wszystkiego, a co ważne, no jednak te pierwszy okres, tydzień w Białymstoku i te 10 tutaj pierwszy, przepraszam, były bardzo mocne i później troszeczkę z tych obciążeń zeszliśmy, także Ara te jeszcze 3-4 jednostki mocne zaliczył. No, w sezonie też nie ukrywam, że będziemy pracować, więc myślę, że to wszystko nadrobi. Trenerze, 4 sparingi, pierwszy porażka, 3 następne wygrane. Jak trener podsumuje te gry kontrolne? Ja myślę, że te pierwsze dwa zawsze jak są, to czy to porażka z Arsenalem Tuła, czy to zwycięstwo z Slovanem, to nie są takie, które pod względem wynikowym one były aż tak ważne, aczkolwiek wiadomo, że nikt nie chce przegrywać i myślę, że każdy trener próbuje różnych wariantów, różnych ustawień na wypadek różnych wypadków losowych, że tak powiem, czyli kartek, kontuzji, trzeba mieć coś przećwiczone, więc to też zrobiliśmy, ale myślę, że tutaj te mecze, kiedy ten skład był może nieoptymalny, bo nigdy nie było tak, żeby maksymalnie optymalna jednostka grała, to kiedy więcej tych zawodników było, to na pewno można było być zadowolony z naszej gry myślę, że to w tym dzisiejszym ostatnim sparingu to najlepiej wyglądało, co mnie cieszy, aczkolwiek wiadomo jak to jest, że też przeciwnik widać też po dużych obciążeniach. My też na pewno jeszcze w optymalnej formie nie jesteśmy, na pewno w lidze ta dynamika będzie większa, ale to zarówno u nas, jak i u przeciwnika, więc to będzie wszystko inaczej wyglądało, ale dzisiaj i wczoraj przede wszystkim, bo te dwa sparingi mówimy, straciliśmy tam dzisiaj jedną bramkę i to w doliczonym czasie gry już. Szkoda trochę, bo można było jej uniknąć, a z tej organizacji gry na pewno można było być zadowolonym. Nowe twarze w zespole, na ile się udało wkomponować takich zawodników jak Kosztal czy Szczapowicz, no bo w przypadku Jesusa i Maza, no to tutaj należałoby się cofnąć do tego tematu kontuzji. No wszyscy powinieneś tutaj dodać jeszcze Zorana, bo on jakby najszybciej zaczął grać we wszystkich sparingach, tak? Zoran zaliczył wszystkie 4 sparingi, więc to mnie bardzo cieszy. Może troszkę, mimo że, tak jak powiedziałem, ten tydzień i te chyba 3-4 dni tutaj mu uciekły, ale na pewno jeszcze się załapał na te 2-3 treningi więcej niż Ara, jeśli chodzi o te obciążenia. Widać, że tam nie ma problemu z motoryką u niego, więc tutaj nie ma problemu. I nawet coś w przypadku Martina. Troszeczkę też jakby w tym pierwszym sparingu nie grali, bo przyjechali z Jesusem i Mazem troszeczkę później i nie chcieliśmy ryzykować, ale w 3 sparingach grał. Na pewno widać było, że ten dzisiejszy był w jego wykonaniu na pewno najlepszy. Myślę, że mogą skutecznie rywalizować tutaj o miejsce, nikt tego miejsca za darmo nie da, muszą też rywalizować, ale na pewno coraz lepiej to wygląda. No, cieszę się, że
Nie ukrywam, że był problem, zastanawialiśmy się, czy rozgrywać ten sparingi środa, czwartek, czy nie rezygnować z jednego z nich, głównie tego wczorajszego, bo przy tych drobnych urazach i troszkę się martwiliśmy, że niektórzy zawodnicy będą musieli grać dwa dni i wiadomo, że to musi zawsze skończyć jakąś kontuzją, ale na szczęście tak się nie stało, udało się tak rozłożyć to w czasie dla całej drużyny, że ci, co grali dzisiaj od początku, zagrali trochę mniej wczoraj i no, dzisiaj nieźle to wyglądało. Także no, myślę, że nigdy nie jest tak idealnie, żeby człowiek powiedział, że wszystko się udało, bo idealnie to jest mieć od pierwszego treningu każdego z tych zawodników, ale gdybym porównał tą sytuację analogicznie z rokiem ubiegłym, to na pewno ci zawodnicy szybciej do nas trafili i z tego jestem bardzo zadowolony, bo jednak już mogli poznać, cały czas my rozmawiamy pod kątem jakby motorycznym, a co również jest bardzo ważne, to już na pewno poznali nasze założenia taktyczne, to co chcemy grać, jak się zachowywać, czy w defensywie, czy w tej grze ofensywnej i na pewno pod tym względem już są na coraz lepszym poziomie. Czyli generalnie można powiedzieć, że wszystkie te plany, mimo też tej pogody, która tutaj wielokrotnie krzyżowała plany, trzeba było springi przekładać, czy to na kolejny dzień, czy o kilka godzin, to jednak się udało wszystko zrealizować tak, jak zakładaliście przed wyjazdem do Turcji. Na pewno tak, nam ta pogoda tyle pokrzyżowała plany, że tylko jeden sparing był jakby przeniesiony staty na niedzielę. To bardziej wpłynęło na zawodników, bo nie ukrywam, że chcieliśmy przez blisko 3 tygodnie mieć tylko jeden dzień wolnego. No to na pewno jest mało. Czasami to nie chodzi już o zmęczenie fizyczne, ale żeby te głowy odpoczęły. Zabrakło takiego dnia właśnie po tym sparingu, to miał być planowany w sobotę, żeby sobie w niedzielę spędzili, nie wiem, każdy dzień, czy w dwóch, trzech, czy w grupach sobie nawet pojechali na miasto, coś zwiedzić, coś zobaczyć. A tak tego się nie udało zrobić, bo była tylko ta jedna niedziela wolna wcześniej i to na pewno z tego gdzieś tam nie końca jestem zadowolony, ale no, przyjechaliśmy też tu pracować. Ja wiem, że to są ważne aspekty psychologiczne, ale też mówię, to też jest charakter dla chłopaków. Fajnie, że do końca wytrzymali ciśnienie, nie było żadnych jakichś tam nerwowych sytuacji. Wiadomo, jak już ten człowiek jeden drugiego patrzy przez 3 tygodnie cały dzień, no to gdzieś tam w pewnym momencie można być sobie zmęczonym, a to wszystko na pewno do samego końca dobrze wyglądało, z tego się cieszę i fajnie, że skończyliśmy to wygraną, mimo że to jest, powiedzmy, tylko sparing, to gdzieś tam na koniec zawsze pozytywny akcent i no, generalnie na pewno jestem zadowolony z tego. Oczywiście ta pogoda była jaka była, ale tak jak powiedziałem, te treningi, które mieliśmy zaplanowane na boisku, wszystkie się odbyły, więc ja tu nie widzę jakiegoś problemu. Jak w nowej roli odnajdywał się podczas tego zgrupowania Rafał Grzyb? Na pewno widać, że bardzo ambitnie poszedł do tego, co chce robić. I tak jak powiedziałem wcześniej, no ja, to jest osoba, która planuje swoją przyszłość jako trenera, pewnie kiedyś pierwszego, tak? Także dzisiaj jest w sztabie i myślę, że na pewno jestem zadowolony bardzo z tego, jak on podchodzi do obowiązków, bo powiem krótko, po nim było po prostu widać, jako zawodnik był bardzo sumienny i to samo jest jako trener, tak? To jest ważna cecha, bo pewne cechy już po ludziach widać, tak? Jak grają w piłkę i nie każdy z chłopaku może być trenerem, nie chcę podawać przykładów, ale ktoś, kto ma bardzo duży luz, różnie do życia podchodzi, na pewno ciężko takim później osobom zostać trenerami, oni muszą w życiu innych zajęć szukać, a tutaj Rafał już był sporo przygotowany, na pewno też sporo zyskał przez ten okres tutaj. Wiadomo, że każdego dnia jakieś nowe rzeczy dochodzą, ale widać już dużą różnicę między pierwszymi dwoma, trzema treningami, a teraz, także myślę, że płynnie przechodzi do tego. Wiadomo, że ten pierwszy trening, dwa zawsze są trudne dla każdego, a teraz już to jest wszystko normalne i widać już dużą pewność siebie i na pewno cieszę się, że go mam w sztabie. To jeszcze na koniec, komu Rafał jako kapitan założył opaskę? Kto będzie teraz pełnił tą funkcję pierwszego kapitana? Wracając jeszcze do Rafała, to muszę powiedzieć, że właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, kiedy on przychodził, że dla mnie to jest ważne też jego doświadczenie szatniowe i wiele tych rozmów, takie jak ja z nim rozmawiam, to czuję to jego inne podejście i to sobie bardzo cenię. Natomiast wracając do pytania, odbyły się wybory kapitana, także to już mogę powiedzieć. Został wybrany Taras Romanczuk, także duże zaufanie ze strony drużyny dostał. I tak jak to było w rundzie jesiennej, tak teraz również wygląda to w ten sam sposób, czyli ja jestem z tego zadowolony i zespół jest z tego zadowolony i to jest najważniejsze.
Jeżeli chodzi o zastępców, podczas tych meczów sparingowych też parę razy widzieliśmy Iwana Runię z opaską, nawet Mariana Kalemana. Czy to gdzieś w jakiś sposób sugeruje, że to są zawodnicy, którzy w przypadku nieobecności Tarasa będą tą opaskę mieli na ramieniu? No zobaczymy, na pewno Iwan jest również jest jakby wicekapitanem, ale również Grzesiu Sandomierski miał sporo głosów, także zobaczymy, na kogo postawimy jeszcze w ramce, bo będziemy sobie teraz analizować wszystko, jesteśmy po sparingu na gorąco, także jeszcze decyzji tutaj jakby nie ma, ale mówię, no to jakby zastępcą jest Iwan i to jakby niewiele się zmieniło. Najważniejsze to, żeby zawsze zespół miał liderów. To nie chodzi o to, kto ma opaskę na ramieniu w czasie spotkania, tylko kto jak na co dzień się zachowuje, jaki ma wpływ na zespół, kto jest jego liderem. Takich liderów zawsze jest w szatni dwóch, trzech potrzebnych i to jest najważniejsze. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.